Ambicji i znakomitych sytuacji nie brakowało żadnej ze stron. Ostatecznie niedzielne spotkanie Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa zakończyło się podziałem punktów, a to oznacza, że żadna z drużyn nie poprawiła swej pozycji w tabeli rozgrywek Ekstraklasy. Chcieliśmy wygrać, dążyliśmy do tego. W wielu momentach brakowało nam jednak czy pomysłu, czy ostatniego podania, czy po prostu czasami jakości. Ale pamiętamy też, że Raków miał dwa razy sam na sam i dlatego szanujemy ten punkt z przeciwnikiem, z którym każda drużyna będzie miała problemy, jeśli chodzi o zdobywanie bramek i wygrywanie meczów. Mecz dynamiczny, mecz trudny, myślę, dla obu stron, ale nie przypominam sobie, żeby kiedyś jakiś był taki łatwy dla kogoś mecz i Zabrzu. I ten też taki był. No, umiejętnie się wybroniliśmy, natomiast to musimy strzelić jedną bramkę z tych sytuacji, które stworzyliśmy, bo mieliśmy bardziej klarowne i no i trzeba po prostu tą jedną bramkę strzelić i oto mam zastrzeżenia tutaj do zespołu, że nie wygraliśmy tego spotkania, bo ku temu szansę sobie stworzyliśmy, więc na pewno lekkie rozczarowanie jest, no, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, no tu przeciwnik zawsze jest wymagający i to są trudne spotkania. Mecz w Zabrzu poprzedziła minuta ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego Franciszka Smudy, trenera reprezentacji Polski oraz wielu klubów piłkarskich w kraju i za granicą. Kolejny sprawdzian czeka Trójkolorowych w sobotę 24 sierpnia. Górnik zmierzy się wtedy na wyjeździe z Krakowią.